Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym naszym codzienniku. I zapraszam Was do tego, abyśmy dzisiaj szczególnie modlili się przez wstawiennictwo świętego Hieronima. Dzisiaj go wspominamy w liturgii Kościoła, a wiemy doskonale, że święty Hieronim jest takim człowiekiem, który nas mocno zachęca do czytania Pisma Świętego. To od niego znamy te słowa, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. No więc jesteśmy tutaj po to, żeby poznać Chrystusa, żeby się w Nim rozkochać. Więc niech Hieronim pomaga nam w tym. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Święty Hieronimie, doktorze Kościoła i strażniku czystości wiary, który jako pierwszy obdarowałeś Kościół jednolitym tłumaczeniem Biblii z języków oryginalnych. Wspomóż nas we właściwym rozważaniu Słowa Bożego. Prowadź nas drogą medytacji biblijnej, abyśmy w Piśmie dostrzegali głębię Bożej mądrości i miłość, z jaką Bóg przemawia do swych dzieci. Wyproś nam o Ducha Świętego dar odnalezienia na kartach Biblii naszego Pana Jezusa w Jego Słowie, ukochania tego Słowa i łaskę życia Nim każdego dnia. Chroń nas od błędów, które próbują się wedrzeć do nauki Kościoła, a zwłaszcza naucz nas odpierać teorie niezgodne z prawdą zawartą w Biblii lub tę prawdę wymijające. Niech Twoja opieka zaowocuje naszym wzrastaniem w wierze, miłością do Słowa i wiernością we wprowadzaniu Go w życie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzisiejszy fragment, który będziemy rozważać, pochodzi z 10 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza. Posłuchajmy. Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie. Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wyjdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wyjdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie z niego, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie, nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże, powiadam wam. Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, nie wiem, czy pamiętacie, ale w 9 rozdziale Pan Jezus wysyłał na misję ewangelizacyjną najpierw 12 apostołów. Dzisiaj 72. Co to oznacza? Ano, święty Łukasz, który pisał tę Ewangelię do pogan, tak, do chrześcijan, którzy wywodzili się z pogaństwa, on jakby chce pokazać pewną taką gradację, czy może inaczej pewien taki ciąg, który się dokonuje w nauczaniu Jezusa. Cały czas Jezus powtarzał, że najpierw przyszedł do synów Izraela, do tych, którzy wywodzą się z narodu wybranego, tak, aby tam im ogłosić dobrą nowinę, że te zapowiedzi prorockie, które były zapisane w Starym Testamencie, one się teraz realizują, że oni czekali na Mesjasza i On już właśnie jest. Później, jakby w tym planie Bożym, to nam pokazuje Jezus, ta wola zbawienia ludzkości, ona się przejawiała właśnie jakby w takim dalszym ciągu, tak, czyli najpierw synowie Izraela, najpierw dom Izraela, a potem pozostałe narody. I tutaj ten obraz właśnie widzimy w tej dzisiejszej Ewangelii. Dlaczego 72? Otóż ostatnio czytałem taki komentarz, w którym znalazłem takie słowa, że ta liczba, ona się znajduje w 10 rozdziale Księgi Rodzaju, tam gdzie jest opis
tak naprawdę wszystkich narodów świata. I tych narodów świata było w Księdze Rodzaju 72. Oni oczywiście wszystkie pochodzą od potomków Adama i Ewy, prawda? I to jest pewien obraz symboliczny, tak, że cały świat wywodzi się od Boga, wszyscy ludzie na tym świecie wywodzą się od Boga, a teraz Jezus, który przyszedł na świat, on chce, żeby ta dobra nowina dotarła do wszystkich ludzi, do każdego człowieka na tym świecie, po to, żeby mógł znów powrócić do Boga, czyli do tego źródła, do tego, do czego Pan Bóg go zaprasza, czyli do wspólnoty ze sobą. Druga rzecz, która też w jakiś sposób mnie dotknęła w tej Ewangelii, to to, z czym ci uczniowie mają iść. Zobaczcie, że jakby bardzo często w naszym życiu, kiedy mówimy o Panu Bogu, staramy się mówić o pewnych zasadach związanych z religią. Dzisiaj ta osobista relacja z Bogiem niekoniecznie musi być tożsama z wiedzą o religii, z takim religioznawstwem, z kulturą religii, z pewną pobożnością, z pewnymi tradycjami i tak dalej. Ja często rozmawiam z uczniami, uczę w szkole średniej, pytam się ich, czym dla nich jest wiara, czym jest dla nich, prawda, odniesienie do Chrystusa, to oni tam rzadko, przynajmniej ja nie usłyszałem jeszcze takiej odpowiedzi, być może, może ktoś się krępuje i nie chce o tym mówić wprost, ale bardzo często uczniowie powtarzają, że dla nich religia jest pewnego rodzaju tradycją. Jest to coś, co oni otrzymali od swoich rodziców, ale tak naprawdę coś, co nie jest to tożsame z ich życiem codziennym, tylko jakim, taką praktyką, z czymś, co sprawia, że oni po prostu no, mają coś robić, wykonać jakieś zadanie, ale to nie wypływa z ich głębokiej relacji z Panem Bogiem. Czyli brakuje tutaj tego elementu najważniejszego, bo to, z czym szli uczniowie, ta ewangelizacja, na którą posłał ich Chrystus, to jest tak naprawdę zanoszenie Chrystusa. Oni najpierw, właśnie oni najpierw, mieli Chrystusa, czy pozwolili Chrystusowi wejść do swojego życia i oni tego Chrystusa zanoszą. Nie zanoszą jakiejś ideologii, nie zanoszą jakiejś, nie wiem, jakiejś filozofii, sposobu na życie i tak dalej. Nie. Nawet Jezus mówi, jak wejdziecie tam do jakiegoś domu, to jedzcie to, co wam podadzą. Czyli w jakiś sposób wejdźcie w relacje z tymi ludźmi, w ich świat. Nie próbujcie zmieniać ich myślenia, nie próbujcie zmieniać ich tradycji, obyczajów na samym początku, tylko wy im mówcie o Jezusie, tak? Tym, którzy oczywiście chcą. Mówcie im o Jezusie, mówcie im o swoim doświadczeniu Boga. Pokazujcie to doświadczenie Boga, tą relację z Bogiem poprzez swoje życie. Dopiero to i będzie jakby tą zachętą do tego, żeby oni w jakiś sposób postawili sobie pytanie, kim jest Jezus. I żeby zapragnęli też wejść w relację z Jezusem. A to dopiero sprawi, że zaczną się przemieniać w swoim myśleniu, a co za tym idzie w swoim postępowaniu. Nie na odwrót. Czasem próbujemy iść na skróty, prawda? Próbujemy komuś zmienić jego sposób myślenia, jego sposób postępowania. Natomiast nie wprowadzamy go w osobistą relację z Bogiem. Ale jak nie będzie tej osobistej relacji z Bogiem, to też aby cały ten trud, wysiłek zmiany postępowania, zmiany myślenia spełnie na niczym, bo wcześniej czy później i tak człowieka świat wciągnie, tak? Czyli ta filozofia, w której nie ma Pana Boga. Najpierw musi być moja relacja osobista z Bogiem. Dopiero potem, prawda, jest ta zmiana życia. Oczywiście Jezus też tutaj zakłada wolność, nie? Bo on mówi o tym, jeśli was nie przyjmą, strząśnijcie proch z waszych stóp i idźcie dalej. Oczywiście nie chodziło o pogardę, nie? To nie chodziło o to, żeby po prostu tych ludzi gdzieś tam na nich splunąć i tam pójść sobie swoją własną drogą. Tylko bardziej Jezusowi chodzi o to, żeby nie mieć nic wspólnego z tymi, którzy żyją bez Boga. Żeby nie wchodzić z nimi w jakąś komitywę, która sprawi, że człowiek wierzący sam w jakiś sposób straci tą relację z Jezusem. No bo niestety zło nie śpi i bardzo często powiedzmy, ta wizja świata czy życia bez Pana Boga bywa kusząca, tak? I może gdzieś tam się wedrzeć do sposobu myślenia, sposobu funkcjonowania człowieka wierzącego i może się po prostu dać zwieść, nie? Bo
grzech potrafi łatwo nas zwodzić, jak to mówi nam Pismo Święte, prawda? Więc tutaj potrzeba takiej czujności i takiego pewnego radykalizmu z tym, żeby nie wiązać się z sposobem życia tych ludzi, którzy żyją bez Boga. Jeszcze raz powtarzam, tu nie chodzi o pogardę, tu nie chodzi o odrzucanie, tu nie chodzi o to, żeby teraz już z nimi się nie spotykać, żeby po prostu unikać i tak dalej, i tak dalej. Nie chodzi o pewien sposób funkcjonowania, sposób myślenia, sposób wartościowania, żeby tutaj nie dać się temu przeniknąć, nie pozwolić się temu wciągnąć, tak? No bo to nas może od Pana Boga odwieźć. My mamy się przede wszystkim, oczywiście też wszystko jest w wolności, nie? Pan Bóg nikogo do niczego nie zmusza. Ale jeżeli decyduję się iść za Jezusem, to jakby tą drogą dla mnie jest sam Jezus, jest Jego Słowo. To jest takie zakorzenienie się w tym Słowie Bożym, tak? I pozwolić się sobie samemu przemieniać poprzez to Boże Słowo, prawda? I co ma być tym tematem tego głoszenia? Jezus mówi, bliskie jest Królestwo Boże. Bliskie jest Królestwo Boże, to Królestwo Boże już jest pośród nas. Żyjemy w czasach ostatecznych. Bóg pragnie Ciebie zbawić. Bóg pragnie Ciebie mieć w niebie. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To jest apel najpierw skierowany do nas, do mnie. I dzisiaj prośmy naszego Pana przez stawiennictwo świętego Hieronima, abyśmy przede wszystkim Jego mieli. Zapraszajmy Go do naszego życia. Przez tą lekturę, przez rozważanie Słowa Bożego, przez słuchanie Jezusa, uczmy się Go. Pozwólmy, żeby On był naszym przewodnikiem w życiu codziennym. Żeby On nas wyprowadzał z naszych niewoli, z naszych upadków. Żeby nas uzdrawiał, abyśmy coraz bardziej doświadczali tego, że tylko Bóg jest jedyną drogą prowadzącą nas do prawdy. Do prawdy o Nim samym, ale też do prawdy o nas. I niech On też nas posyła, jak owce między wilki, abyśmy nie szli z jakimś taką filozofią przemocy, przemiany drugiego człowieka na siłę, ale żebyśmy szli zawsze z łagodnością, zawsze z tym świadomością naszej ludzkiej bezsilności, gdzie to Jezus jest tą naszą mocą, gdzie to Jego obecność jest tym, co przemienia świat. Nie nasza mądrość, nie nasz spryt, w tym sensie, że po prostu kogoś na siłę gdzieś tam przekonamy, ale przede wszystkim działanie Ducha Świętego w nas. Życzę Wam pięknego i wspaniałego dnia i do zobaczenia, daj Boże, jutro.